stypendia, stypendyści, nagrody za dobrą naukę, osiągnięcia artystyczne i wzorowe zachowanie. Wójt gminy Kolbudy każdego roku docenia zdolności i ciężką pracę młodzieży zarówno za dobrą naukę, jak i zdolności artystyczne, sportowe, muzyczne i wiele innych. Zasadą winno być i robimy wszystko, żeby to wcielić w życie, iż nasze dzieci i wnuczęta powinny być mądrzejsze od swoich rodziców i dziadków. Żeby tak było, trzeba ich uczyć, szkolić i mobilizować do tego, żeby sami również pracowali nad sobą. Temu mają między innymi albo przede wszystkim służyć stypendia. W tym roku po raz kolejny prawie 50 młodych, zdolnych osób odebrało stypendia wójta. Gmina Kolbudy może być dumna z gimnazjalistów Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Nie tylko stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe, ale również za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała młodzież tej szkoły. Jako dyrektor szkoły przyznałem 30 stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe. Tutaj jest równie trudno i ciężko jak w stypendiach artystycznych i sportowych. Uczniowie gimnazjum na koniec roku szkolnego muszą mieć średnią 5,4, natomiast w szkole podstawowej 5,6 i oczywiście wzorowe zachowanie. Sukces to nie tylko zdolna młodzież, ale przede wszystkim wyspecjalizowana kadra nauczycielska, która nie szczędzi czasu na pomoc swoim uczniom w nauce. Geografia, przyroda, polski, historia czy WF. A jak uczniowie radzą sobie z najtrudniejszym przedmiotem, którym jest matematyka? Nasi uczniowie, tak jak uczniowie w całym kraju, mają na pewno troszeczkę problemów z matematyką, które staramy się jako nauczyciele pomóc im nadrabiać. W tym celu nasi uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach wyrównawczych z matematyki, jak i w konkursach różnego rodzaju, do których przygotowują się podczas zajęć kółek matematycznych. Zdolne pokolenie to przyszłość naszego kraju. Środki finansowe wydane na naukę to nie strata, ale inwestycja. Polecamy również zobaczyć Amerykański Weekend w Kolbudach, a także Bezpieczne Drogi. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.